Hej kochani, tu Hulaj Dusza, słuchacie kolejnego podcastu z serii Niewłaściwa Miłość. Jeżeli słuchacie tego podcastu w niedzielę, a prawdopodobnie tak będzie, to wczoraj odbyły się podcastowe Mikołajki. Jeżeli ktoś miał okazję uczestniczyć, to bardzo dziękuję za Waszą obecność. Zanim przejdziemy do sprawy, to kilka kwestii na wstępie, skoro już mam okazję zabrać te 2-3 minuty wstępu, to dodam coś od siebie. Mianowicie w poprzednim podcaście pomyliłam się co do wielkości miasta. Miasto liczyło 24 tysiące, a w mojej głowie zrobiły się 4 miliony. Pojęcia nie mam, o czym wtedy myślałam, może o wymarzonej miesięcznej wypłacie, no ale nie, miasto liczyło 24 tysiące. Przypominam, że ten kanał da radę subskrybować, nawet można łapkę w górę zostawić, w dół pewnie też, ale weszła nowa opcja, że tych łapek w dół się nie widzi, ale do Waszej satysfakcji, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to oczywiście też można. Co do historii, którą dzisiaj przedstawię, to zdaję sobie sprawę z tego, że stwierdzenie, ta historia jest bliska memu sercu lub coś w tym stylu, brzmi trochę oklepanie. Nie, ale faktycznie w tym przypadku tak jest. Będziemy mówić o młodej dziewczynie, która za chwilę miała skończyć studia, miała zaplanowaną pracę, dużo wysiłku włożyła w to, aby być w tym miejscu, w którym się znalazła. O dziewczynie, która może momentami była trochę naiwna, może zbagatelizowała kilka czerwonych flag albo czerwonych lampek i niestety weszła w relację, w którą wchodzić nie powinna. I myślę, że to jest taka historia, z którą duża część osób, duża część słuchaczy i słuchaczek może się utożsamić. Każdy z nas był kiedyś, albo jest nadal młody i naiwny. Myślę, że każdy z nas też spotkał na swojej drodze jakąś niewłaściwą osobę. Mam nadzieję, że w tamtym przypadku wszystko się dobrze skończyło, a teraz opowiem Wam historię, gdzie jednak tak dobrze skończyć się nie mogło. Tak więc, moi drodzy, bez zbędnego przeciągania zapraszam do słuchania. Tym razem znów przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy w stanie Maryland i znajdujemy się w mieście o nazwie Baltimore, o którym myślę, że część z Was słyszała. Jakoś tak chyba jest to dosyć popularne miasto i gdzieś kiedyś na pewno komuś o uszy się obiło. Co nie znaczy, że jak na ten podcast przystało, nie zasypię Was statystykami, bo takie muszą być. Tak więc w roku 2020 miasto liczyło ponad 500 000 mieszkańców, tym razem liczba się zgadza. W ostatnich latach jednak ta liczba znacznie zmalała, ponieważ był moment na przełomie lat, kiedy Baltimore miało prawie 1 000 000 mieszkańców, a później z roku na rok ta liczba nagle zaczęła spadać. Znaczy no nie nagle i nie przypadkowo, bo są ku temu pewne powody. Już Wam o nich mówię. Chociażby spory wskaźnik przypadków nieprzestrzegania prawa. To znaczyło, że no, po Baltimore troszeczkę ciężko było chodzić w nocy ulicami bez baseballa albo chociażby gazu pieprzowego w kieszeni. Ludzie najzwyczajniej w świecie zaczęli się obawiać, stąd też wyprowadzka z Baltimore i faktycznie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w tym mieście, to jest nawet osobny artykuł na ten temat, gdyż był moment, gdy było naprawdę bardzo, ale to bardzo nieciekawie. Jakieś takie miasto uwielbiane przez śliskich typów z dziwnymi zapędami. Kolejny powód to powód finansowy. Jak wiadomo, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Już Wam podaję parę statystyk, mianowicie w roku 2011 średni dochód gospodarstwa domowego w Baltimore wynosił trochę ponad 42 tysiące, a średnia krajowa wynosiła 54 tysiące. Więc widzimy, że jest spora dysproporcja na tle całego kraju. Jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców znajdujących się poniżej tej granicy ubóstwa, w 2011 roku liczyła ona 23,7%. I przyznam szczerze, pojawiały się tutaj w tych podcastach miasta z wyższym wskaźnikiem, z wyższą liczbą osób znajdujących się poniżej tej granicy. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że zarobki są mniejsze niż w całym kraju, no to tym samym też i różne usługi, jedzenie, picie, wynajem też jest mniejsze niż w całym kraju. Ten koszt jest mniejszy niż w całym kraju. No właśnie, bo ja tutaj tak o minusach mówię, no ale są też plusy tego miasta, żeby może nikt się nie zniechęcał, jeżeli ma taką fantazję odwiedzić Baltimore lub nawet się tam przeprowadzić. Spory plus to tanie mieszkania, jest to też nadmorska miejscowość, która słynie zazwyczaj z turystyki i z ładnego, ciepłego klimatu. I właśnie tutaj chciałabym Wam przedstawić rodzinę o pięknie brzmiącym nazwisku Love, czyli miłość.
miłość. Poznajemy tutaj Johna Love, jego żonę Sharon oraz ich dwie córki, starszą Alexis, na którą wszyscy mówili Lexi, no i naszą bohaterkę dzisiejszego podcastu o również ciekawie brzmiącym imieniu, ponieważ biorąc pod uwagę te wszystkie podcasty, które udało mi się przerobić i ich artykuły, które też przeczytałam, nie spotkałam się jeszcze z imieniem Yeardley i myślę, że jest to bardzo ładne imię. Tak więc Yeardley przyszła na świat 17 lipca 1987 roku właśnie w Baltimore. Natomiast jeżeli chodzi o całą rodzinę, to mieszkali oni na obrzeżach tego miasta, tak troszeczkę dalej, można powiedzieć, że taka wieś albo typowe przedmieścia. Mieli wybudowaną dość dużą posiadłość, ogrodzoną parkiem i wieloma krzakami, drzewami, tak to jest opisywane, w sensie nie, że tam dużo krzaczorów było, ale faktycznie wokół ich domu znajdowało się sporo zieleni. Ojciec, czyli pan John, pracował w wojsku, natomiast jego żona Sharon była nauczycielką i tłumaczką w szkole dla osób niedosłyszących. Sytuacja zawodowo-finansowa całej rodziny była nad wyraz dobra, finansowo stać ich było na większość rzeczy, którą sobie zamarzyli, natomiast jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, no to ich zawody cieszyły się sporym szacunkiem, więc tutaj wśród sąsiadów i znajomych pojawiało się słynne kłaniam się nisko po samo siedzisko. A tak całkiem szczerze, to złego słowa na temat tej rodziny nikt powiedzieć nie mógł, za każdym razem wydawali się być szczęśliwi, uśmiechnięci, dzieci, czyli córki zawsze były kulturalne, zadbane, elokwentnie się wypowiadające, no i bardzo pomocne. Natomiast jeżeli chodzi o całą rodzinę, to żeby Wam jeszcze bardziej ich nakreślić, jeszcze bardziej ich przybliżyć, to był to taki typ ludzi, typ rodziny, który wita nowych sąsiadów z ciasteczkami lub robią osiedlowego grilla dla wszystkich i wszyscy dobrze się bawią i wszyscy się cieszą, że zostali zaproszeni, a ci, co nie zostali zaproszeni, to próbują się wśliznąć przez płot. Córki państwa Love opisywane są jako złote dzieci, nie tylko ze względu na ich elokwencję, na to, że zawsze były nienagannie ubrane i wiedziały, co w jakiej sytuacji powiedzieć, ale też były nad wyraz inteligentne i to przejawiało się w ich wynikach w nauce. Uczestniczyły w zajęciach pozaszkolnych. To był ten typ dzieciaków, z którymi chcielibyśmy, aby nasze dzieciaki się przyjaźniły. Wiecie, no, nie jarały pod blokiem za garażami, a jeżeli to robiły, to nikt ich nigdy nie przyłapał. Wszyscy ze sobą cudownie się dogadywali, uśmiechnięte mordki w pierwszych ławkach kościoła. No właśnie, bo rodzina ogólnie była wierząca i też tam zawsze można było ich spotkać. Yeardley miała dobry kontakt z rodzicami i siostrą, zwłaszcza jeżeli chodzi o rodziców, to miała bardzo dobrą i głęboką więź ze swoim ojcem. Pewnie z tego powodu, że mieli coś wspólnego, wspólne zainteresowanie, które ich do siebie zbliżyło, mianowicie chodzi tutaj o grę w lacrosa. Ojciec nauczył Yeardley grać w lacrosa, kiedy miała 5 lat i może na początku wyjaśnię, czym jest lacros. Jeżeli zrobię to źle, to wiecie, że hulaj dusza uczy i bawi na temat sportu, to nie jest dobry pomysł. Z tego co wiem i z tego co udało mi się przeczytać, to jest ta gra zespołowa na boisku, gdzie gracze używają rakiet, jest piłeczka, chodzi o to, aby wbić piłeczkę rakietą w bramkę, której bramkarz pilnuje. Oczywiście te zasady są bardziej rozbudowane, w to aż tak nie wnikałam. Dla porównania, niektórzy porównują lacrosa, zresztą on był pierwowzorem, do hokeju na lodzie. No ale wracając do naszej historii, Yeardley uwielbiała lacrosa, ojciec nauczył ją tyle, na ile mógł. W późniejszych latach nasza bohaterka postanowiła sama trenować, w szkole zapisała się do drużyny sportowej, również też grała w hokeja na trawie, więc ona uczestniczyła w dwóch drużynach, była tam członkinią dwóch drużyn. Jedna to była drużyna w lacrosa, a druga to była drużyna hokeja na trawie. Tak jak mówię, są to dyscypliny dosyć zbliżone do siebie, więc myślę, że Yeardley, jeżeli odnajdywała się w jednej z nich, no to w drugiej samo przez się sprawiało, że również. Miała dobre osiągnięcia, jeżeli chodzi zarówno o grę, jak i o naukę, o czym już wcześniej wspominałam. Jeżeli chodzi o naukę, to uczęszczała zarówno Yeardley, jak i jej siostra do szkoły przygotowawczej Notre Dame w stanie Maryland, czyli nie w Notre Dame. Pamiętam, że o szkołach przygotowawczych też coś kiedyś mówiłam przy okazji jednego z podcastów. Są to ogólnie szkoły prywatne, które mają na celu bardziej indywidualny
pogląd na ucznia. Jest duży zakres kursów, przygotowań do różnych egzaminów, do różnych testów, które warto byłoby zdać, jeżeli chce się wielkie sukcesy osiągać. Jeśli chodzi o tę konkretną szkołę, to była to prywatna rzymskokatolicka szkoła, rodzina wierząca, o czym już wcześniej wspominałam. Szkoła była jedną z lepszych, prowadzona przez siostry rodem z filmu Grozy. Od razu jak słyszę o prywatnej szkole, jeszcze takiej, wiecie, z mundurkami prowadzonej przez siostry, to już widzę oczami wyobraźni jakiś horror. Jeszcze, żeby to była szkoła z internatem, ale z tego co wiem, to akurat ta szkoła nie jest z internatem. No i poza tym daleko jej od takiej szkoły z filmu Groza, przynajmniej tak mi się wydaje. Renomę miała dobrą, nikt nigdy nie mówił o żadnych dziwnych ekscesach. Szkoła działa do dnia dzisiejszego, oferuje takie kursy jak AP, czyli kursy dostosowane pod college'u. I to wygląda w ten sposób, że uczeń jest w szkole średniej, albo na przykład tam troszeczkę wcześniej, tak zwanym gimnazjum, albo nawet i w podstawówce, a te kursy są dostosowane już pod wyższe poziomy. Poza tym, skoro już wczytałam w historię szkoły i w informacje na jej temat, to oczywiście was tym zanudzę. Szkoła oferuje mundurki, co ciekawe, każda klasa ma swój kolor. Na samym początku wybiera się kolor i później przez następne lata no to jest uznawane jako kolor tej klasy. Uczniowie też mogą ubierać się w tym kolorze, ale nie muszą. Przy okazji jakichś większych uroczystości zazwyczaj jednak się w te kolory ubierają. Jest też coś takiego jak Ring Day, czyli uroczystość, gdzie uczennice właśnie, bo to jest szkoła żeńska, więc uczennice otrzymują swój pierścionek, wiecie, perły, diamenty i tak dalej. Poza tym szkoła organizuje też różne akcje charytatywne i chyba powinna mieć współpracę z nimi, skoro tego makaron na uszy nawijam na temat tej szkoły. No ale wracając do naszej historii, Yardley opisywana jest jako dziewczyna towarzyska, zabawna, pomocna. Jeżeli ktoś ją poprosił o pomoc, o jakąś przysługę, to wszystko rzucała i biegła pomóc tej osobie. Sama też bardzo często angażowała się w różnego rodzaju akcje charytatywne. Sama z siebie pomagała w matematyce dzieciom z biedniejszych rodzin. Był też moment, gdzie pomagała w wolontariacie, więc była to dziewczyna, która faktycznie czuła potrzebę tej pomocy i to nie dlatego, że tam ktoś się kiedyś odwdzięczy albo będzie wisiał przysługę. Lubiła to robić i każdy, kto ją pamięta, opisuje ją jako osobę troskliwą i właśnie pomocną. Poza tym też sprawiała wrażenie osoby silnej, która wiedziała, czego chce, czyli to nie był taki pierwszy, lepszy naiwnik, którego można na wszystko naciągnąć. Jeżeli chodzi o jej plany i marzenia na przyszłość, to były one od najmłodszych lat dość sprecyzowane. Yardley marzyła o tym, aby grać w lacrosse, co oczywiście nie jest niczym dziwnym, oraz co za tym lub przed tym idzie, dostać się na Uniwersytet Virginii, który właśnie oferuje spore możliwości dla graczy lacrosse. I przy okazji jednego z podcastów, chyba Gniewu, ile dobrze pamiętam, właśnie wspominałam o tym, że uniwersytety mają swoje drużyny, wielu uczniów też specjalnie idzie na dany uniwersytet tylko po to, aby uczestniczyć dalej w tej drużynie, rozwijać swoją karierę i mieć lepsze możliwości na osiągnięcie sukcesu w tym temacie. Czasami studiuje się obojętnie co, albo chociażby można tam kurze wycierać, byleby tylko grać w tej drużynie. Poza grą w lacrosse, Yardley miała też jeszcze jeden powód, aby właśnie tam studiować, mianowicie jej ojciec tam studiował i powiedział wiele fajnych i miłych słów na temat szkoły, więc od najmłodszych lat, mniej więcej od podstawówki, nasza bohaterka wiedziała, co chce robić, wiedziała, że chce iść właśnie na ten dany uniwersytet. Interesowała się też polityką, więc kierunek, który planowała wybrać, to właśnie nauki polityczne. I mówimy tutaj o naprawdę dużej determinacji, ponieważ od tych najmłodszych lat nasza bohaterka pracowała i robiła wszystko, aby na ten uniwersytet się dostać. Zanim jednak to się stanie, bo już wam zaspoileruję, że faktycznie udaje się tam dostać, to w momencie, kiedy Yardley będzie w drugiej klasie szkoły średniej, stanie się rzecz bardzo, ale to bardzo przykra, mianowicie z tego świata po długiej walce z rakiem odchodzi jej ojciec. No i ze względu na to, że Yardley była z nim bardzo związana, to ciężko to zniosła, chociaż znajomi i rodzina przypominają sobie, że nie dawała tego po sobie poznać. Oczywiście przeżywała to i podchodziła do tego emocjonalnie, musiała wszystko w sobie przerobić, natomiast nigdy publicznie nie dawała do rozumienia innym, że sobie nie radzi. Zresztą w jednym z artykułów znalazłam informację o takim naprawdę miłym geście, mianowicie w ramach podziękowania dla swojego ojca Yardley wrzuciła mu do trumny piłkę od lacrosse i właśnie była taka informacja, że dziękuję ci tato za to, że pokazałeś mi drogę. To wydarzenie zbliżyło Yardley z siostrą, z matką, kobiety stały się jeszcze bardziej zżyte, wiedziały, że mogą na siebie polegać i niektórzy nawet uważali, że one wszystkie, mam na myśli matkę i dwie córki, wyszły z tego silniejsze. Po skończeniu szkoły średniej spełniło się największe marzenie naszej bohaterki, a mianowicie udało
udało jej się dostać na Uniwersytet Virginii, właśnie na nauki polityczne, na które chciała się dostać. Dzięki temu mogła rozwijać się w grze w lacrosse. Dziewczyna przeprowadziła się do Charlottesville, do takiego miasta w stanie Virginia, mającego około 46 tysięcy mieszkańców. Zamieszkała z koleżanką Katie Whitley. Nie wiem, czy one poznały się tam na miejscu, czy może to była jakaś psiapsi jeszcze z czasów, kiedy Yardley chodziła do jakiejś szkoły średniej lub coś w tym rodzaju. W każdym razie dziewczęta zamieszkały razem. Obie też dostały się do żeńskiej drużyny lacrosse, więc i mieszkały razem, i grały razem, chociaż z tego co wiem, to Katie studiowała inny kierunek. W każdym razie Yardley bardzo szybko się zaklimatyzowała w nowym miejscu, na nowej uczelni, wśród nowych ludzi. Szybko szło jej nawiązywanie nowych znajomości. Jeżeli chodzi o naukę, to też nie było żadnych problemów. Zarówno gra w lacrosse i nauka szły jednym torem, bardzo i to bardzo dobrym. Zaznaczyć jednak trzeba, że drużyna miała swoje zwyczaje i tymi zwyczajami były częste imprezy. No bo jeżeli był jakiś mecz, jeżeli ten mecz udało się wygrać, no to trzeba jakoś to sobie odhaczyć, jakoś świętować wygraną, albo jeżeli się przegra, no to też trzeba, wiecie, no, troszeczkę polać, żeby już tak smutno nie było. Wody oczywiście, żeby nie było. Wody przez o z kreską. No i właśnie tak to wyglądało, że te imprezy były bardzo, ale to bardzo częste. Drużyna żeńska z lacrosse spotykała się też z drużyną męską z lacrosse, no bo Uniwersytet Virginii miał i żeńską, i męską drużynę. Często też były takie imprezy mieszane pod takim względem, że byli z Uniwersytetu Virginii, byli jeszcze z innych uniwersytetów członkowie drużyn gry w lacrosse i wszyscy się znali, spędzali ze sobą czas. I wbrew pozorom ta zabawa, te częste imprezy będą bardzo ważnym aspektem w tej historii, więc właśnie z tego powodu taką uwagę ku temu przykładam. I Wam opowiadam z takimi szczegółami, jakby było mi przykro, że nie zostałam zaproszona na taką imprezę. No ale do rzeczy. Na jednej z takich domówko imprez Yardley poznaje pewnego chłopaka, który był graczem męskiej drużyny z lacrosse, jej rówieśnik, student George Hagley. Kilka słów na temat tego pana, bo jest on drugim bohaterem tej historii. Jeżeli mamy niewłaściwą miłość, to powinna się nawiązać jakaś relacja między przynajmniej dwoma osobami. No i właśnie tak jest w tym przypadku. Tak więc już Wam mówię parę słów na temat George'a Hagleya V. Tak, oni mieli swój ród, mieli swoje numerki. Przyszedł on na świat 17 kwietnia 1987 roku w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego mieli swoje cyferki? No bo jak się możecie spodziewać, jego ojciec był George'em IV. Już Wam tłumaczę. Mianowicie ród George'ów wywodził się z Irlandii i na początku XX wieku przeprowadzili się oni do Stanów Zjednoczonych, począwszy od George'a I, II i III i tak dalej. W roku 1912 dziadzio założył firmę budowlaną. Właściwie to pradziadzio albo prapradziadzio. Któryś z George'ów założył swoją firmę budowlaną. Początkowo to było jedynie robienie mebli z drzew, ale firma rozrosła się do tego stopnia, że George'owie przejęli dużą część Waszyngtonu i jeżeli chodzi o jakieś meble, ktoś miał meble, ktoś chciał mieć meble, to zazwyczaj korzystał z ich usług. Co za tym idzie, pieniędzy było dużo, było ich bardzo, bardzo dużo. Mówimy tutaj o kilkunastu może milionach, nie wiem, to ludziom w portfel nie zaglądam, ale fortuna była spora. No i właśnie rodzicami George'a V był George IV oraz kobieta imieniem Marta, to była jego matka. George też miał młodszą siostrę imieniem Teran. Jeżeli chodzi o historię rodziny, co, jak, gdzie, z kim i kto, to już Wam tłumaczę. Ojciec, czyli George IV, miał rodzinną fortunę, jednak prowadził kilka swoich własnych inwestycji, które poszły się kochać. Okazało się, że on wszystkie pieniądze, które dostał od swojego ojca, czyli od dziadzia, no rozwalił. Rozwalił na jakieś niepotrzebne inwestycje, zysku z tego nie miało żadnego, ewentualnie jakieś długi się porobiły. Ale że dziadzio był dobry, to ciągle te pieniądze dawał, no bo jeżeli George IV miał pustkę w portfelu, prosił swojego ojca George'a III, George III wykładał kasę na stół, George IV mówił, że kiedyś odda i to było z serii mity i legendy, bo nigdy nie oddawał, a George V, czyli ten, o którym jest tutaj mowa, i jego siostra cieszyli się z życia w luksusie. Matka pracowała na pół etatu jako modelka, więc znajomości w świecie show biznesu były, często też za dzieciaka, znaczy nie za dzieciaka, nie jako Marta jest dzieciaka, tylko jak George był mały, to pamięta, że były organizowane różne imprezy, gdzie szy
szlachy przychodziły, no i takie ładne, wystawne bankiety tam wtedy były. No ale ani to, ani pieniądze nie zmieniają faktu, że małżeństwo rodziców było nieudane. Było bardzo, ale to bardzo nieudane. Z tego powodu, że ojciec wydawał wszystkie pieniądze, ciągle brał pożyczki od swojego ojca, większość czasu spędzał w barach i pubach, lubił imprezy, lubił prowadzić luksusowy styl życia, nie patrząc na to, czy ma na to pieniądze, czy faktycznie nie lepiej byłoby opłacić jakieś rachunki. George IV, czyli ojciec, tak trochę mentalnie pozostał w wieku lat 20, albo może nawet innastu, kiedy nie ma żadnych zobowiązań, może sobie latać po pubach i imponować swoim kolegom pieniędzmi. No ale przyszła rzeczywistość, przyszło założenie rodziny, Marta chciała się ustatkować, zresztą ustatkowała się, no bo wzięli oni ślub, mieli dwójkę dzieci, ale charakter pana ojca pozostał taki, jaki był wcześniej. I tak jak mówię, pieniędzy było full, bo mówimy tutaj o ogromnej fortunie, natomiast jeżeli chodzi o podejście ojca, no to żadnych z tych pieniędzy nie zarobił on sam, albo może raz na jakiś czas jakaś inwestycja mu wyszła, ale pieniądze z tej inwestycji wydawał na swoje uciechy, na przykład na zakup jachtu, bo lubił takie jachty sobie kupować. Bądź co bądź, w pewnym momencie Marta doszła do wniosku, że dłużej nie wytrzyma z tym człowiekiem, nie chce siedzieć w tej relacji i postanowiła się rozstać. I z tego co wiem, rozwód do najmilszych nie należał, ale rodzice robili wszystko, aby na dzieciakach się to w żaden sposób nie odbijało. Tak więc opieka była dzielona, spędzali też razem święta, różne uroczystości. Przy naszym George'u i jego siostrze starali się zachowywać pozory. Natomiast jeżeli chodzi już o takie kwestie typowo formalne, to z tego co wiem, było tam niezbyt ciekawie. Po rozstaniu rodziców finansowo układało się nadal dobrze. Niektórzy może nawet by powiedzieli, że i lepiej, no bo jeden rodzic chciał zapewnić wszystko co najlepsze, drugi tak samo, aby jeszcze pokazać, że on bardziej potrafi. Z tego też powodu dzieciaki jeździły na drogie wakacje, miały luksusowe ubrania, możliwość spędzania czasu na jachtach, na różnych wyjazdach. No i to wszystko było oferowane zarówno ze strony matki, jak i ze strony ojca. Pociechy chodziły do prywatnych szkół. George, który nas interesuje, czyli George Hagley V, chodził do London High School w stanie Maryland. Była to taka elitarna, prywatna szkoła. Nasz George uczył się całkiem dobrze, to właśnie w tej szkole prywatnej odkrył swoje zainteresowanie lacrosem i postanowił rozwijać się w tym kierunku. Chłopak był dosyć lubiany, miał spore grono znajomych, opisywany jako dusza towarzystwa, z poczuciem humoru, z luźnym podejściem do życia. Niektórzy jednak uznaliby go za takiego rozpieszczonego banana, ponieważ miał czasami roszczeniowe podejście, uważał, że wszystko mu się należy, bo ma pieniądze, reszta może mu buty polerować i go w kindybała pocałować. I w sumie co jego bliscy nigdy go za bardzo z błędu nie wyprowadzali. Gdy na przykład był nastolatkiem, urządzał imprezy na jachcie ojca wraz z ojcem w roli głównej, który udawał, że wciąż ma 20 lat i to wyglądało w ten sposób, że George V wraz z George'em IV zapraszali przyjaciół w wieku nastoletnim syna i wszyscy tam razem balowali na tym jachcie. Tak naprawdę do momentu, kiedy ten nasz George osiągał sukcesy, to wszystko było dobrze, a tych sukcesów było całkiem sporo, ponieważ w szkole średniej dostał się do All America, już też kiedyś Wam o tym mówiłam, to jest taki zaszczyt się tam dostać. Pisały o nim różne artykuły, ludzie go znali, ludzie z tego środowiska sportowego. Brał też udział w kilku prestiżowych wydarzeniach sportowych i nie tylko sportowych, niektóre były sponsorowane przez jego rodziców, tak swoją drogą. Im dalej w las, tym jednak robi się mniej ciekawie, ponieważ George bardzo dużo imprezował i miał pewien problem z procentami. Imprezy na jachcie ze starym robiły się coraz częstsze i nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, że faktycznie u George'a rozwija się pewien problem. Na przykład w 2007 roku został zatrzymany na Florydzie za posiadanie napoju, który ewidentnie nie jest soczkiem kubusiem, a z racji, że był niepełnoletni, bo pełnoletność to jest lat 21, a tyle nie miał, no to niestety został zatrzymany. Z tego wszystkiego jakichś większych konsekwencji nie wyciągnięto, jednak sam fakt potem o tym, kiedy cała sprawa stanie się głośna, no to faktycznie media będą się na ten temat rozpisywać. I na dobrą sprawę jest to początek ekscesów naszego George'a, ponieważ kilka razy został zatrzymany za przekroczenie prędkości, raz za to, że wsiadł do auta, będąc w stanie, w którym do tego auta wsiadać nie powinien. Z czasem również i rodzice zaczną się trochę denerwować, razu pewnego jego ojciec nasłał na niego funkcjonariuszy za to, że zorganizował imprezę na jego jachcie bez jego zgody albo bez jego wiedzy. Ta historia jest jedną z częściej wspominanych, ponieważ w momencie, kiedy
kiedy George zobaczył służby, wskoczył nagle do wody i zaczął uciekać, w sensie pływać. Płynął sobie tak długo, aż zgubił patrol. No i faktycznie udało mu się uniknąć odpowiedzialności. Później sam ojciec wszystko zamiatał pod dywan i udawał, że nic się nie stało. Koniec jednak to wcale nie jest, ponieważ w 2008 roku został zatrzymany za chodzenie ulicami wężykiem i w momencie, kiedy poproszono go o wylegitymowanie się, spytano go, w jakim jest stanie, no to zaczął się rzucać, zaczął różne niemiłe epitety w kierunku funkcjonariuszy mówić i skończyło się wszystko aresztowaniem, zatrzymaniem. Już tym razem tak pięknie tego zamieść pod dywan się nie dało, ponieważ dostał zawiasy na 2 miesiące, do tego grzywnę oraz prace społeczne, a następnie został skierowany i właśnie tutaj niektóre źródła podają, że to był odwyk, ale tak naprawdę to było skierowanie do takiej poradni, aby porozmawiał o swoich problemach, czy może faktycznie tych napojów nie jest za dużo. No ale to było na zasadzie takiego odbębnienia jedynie. W międzyczasie George dostał się na Uniwersytet Virginii, zaczął studiować antropologię i grał w drużynie lacrosse, a jego drużyna, ogólnie cała drużyna, osiągała sukcesy, więc wszyscy przymykali na to wszystko oko, co się z nim działo. To ciekawe jednak, zasady ogólnie jakiejkolwiek drużyny sportowej były takie, że tak naprawdę George powinien być wydalony z drużyny za konflikty z prawem. Coś takiego nie powinno być miejsca, powinno być od razu zgłoszone, no ale zgłoszone nie zostało, ponieważ nikt tego zgłosić nie planował, a przecież sama uczelnia, całe władze uczelni nie będą się pytały o każdego studenta, czy był notowany, czy może jednak nie był notowany. Studia tak naprawdę umożliwiły mu dalsze imprezowanie i właśnie na tym etapie, na pierwszym roku swoich studiów poznaje Yeardley. Jak wiemy, on grał w męskiej drużynie lacrosse, ona grała w żeńskiej. Te drużyny często się ze sobą spotykały przy okazji jakichś wydarzeń sportowych, a później to już i nie tylko wydarzeń sportowych. Takie tradycje, zwyczaje, taki mamy klimat. Jeżeli chodzi o George'a, potrafił on robić dobre wrażenie, potrafił być charyzmatyczny, szarmancki, miał poczucie humoru. Yeardley od razu wpadła mu w oko jako miła, ciepła i uśmiechnięta dziewczyna. Pierwsza impreza, na której się spotkali, dla tych dwojga zakończyła się śniadaniem następnego dnia. Taka sytuacja powtórzyła się kilka razy, czyli spotykali się na imprezach, dochodziło do czegoś między nimi, ale jeżeli chodzi o dokładne opisanie ich relacji, to jest to taka niejednoznaczna sytuacja. Mam nadzieję, że w miarę sensownie Wam to przedstawię. Jeżeli słuchało się albo czytało się wywiadów z bliskimi Yeardley, a później to samo robiło się z bliskimi George'a, to można mieć wrażenie, że opisują oni zupełnie inną relację. Niektórzy nazywali to związkiem i że faktycznie oni w takim związku byli i chodzili ze sobą, czyli wiecie, takie standardowe chodzenie, trzymanie się za ręce i tym podobne, tutaj w szczegóły wchodzić nie będę. Jednak duża część, zwłaszcza znajomych, koleżanek od strony Yeardley, wspominała, że oni w takim oficjalnym związku to nigdy nie byli. No, wyglądało może to czasami jak związek, mieli ze sobą kontakt, pisali ze sobą, smsowali, spotykali się, ale nikt nigdy nikogo nie poprosił o tak zwane chodzenie. Nie wiecie, kartka na przyrce, będzie ze mną chodzić, zaznacz tak lub nie. No, czegoś takiego kompletnie nie było. Też nie rozmawiali na temat swojej relacji, nie nazywali tego związkiem, chociaż czasami faktycznie George, rozmawiając ze swoimi kolegami, mówił o Yeardley jako o swojej dziewczynie. Natomiast rzekomo oficjalnie to nie był taki związek, można powiedzieć, że coś pomiędzy. Z jednej strony luźna relacja, z drugiej no to okazuje się, że niekoniecznie. W sumie to ich relacje można troszeczkę porównać do takiej gry, zabawy w podchody. Chodziło o to, że spotykali się na imprezach, pojawiały się procenty, było fajnie, dochodziło do jakiejś bliskości. W dzień spotykali się przy okazji, w trakcie jakichś z przerw, pisali ze sobą SMS-y, rozmawiali, ale nie było żadnej deklaracji, nie było wielkich wyznań. Były jednak sprzeczki i właśnie, z jednej strony nie są oni oficjalnie razem, a z drugiej strony mają wobec siebie pewne wymagania. Chodzi tutaj o to, że powodem tych sprzeczek był fakt, że zarówno Yeardley, jak i George próbowali w sobie wzbudzić zazdrość z nadzieją, że może ta druga osoba to w końcu poprosi o związek, o chodzenie, może jakieś tutaj deklaracje padną.
I na tej zasadzie była taka gra w podchody, czyli tutaj się spotykamy, tutaj jest fajnie, no ale żadne deklaracje nie padają, nikt nie chce zapytać, czy chcemy być w związku, czy nie chcemy być w tym związku, więc w takim razie ja teraz pójdę na randkę z koleżanką albo z kolegą z drużyny i zobaczymy, jak ta druga osoba zareaguje. Druga strona oczywiście optymistycznie to wszystko nie reagowała, dochodziło do różnych sprzeczek, do deklaracji, ale deklaracji o treści nie chcę ciebie nigdy więcej widzieć. Szły różne niemiłe epitety, a później znowu spotykali się przy okazji jakiejś imprezy i tak naprawdę działo się tutaj jedno wielkie błędne koło. Jest to relacja, jest to moment emocjonalnego rollercoastera, kiedy z jednej strony z kimś jesteś, z drugiej nie do końca, a z jeszcze kolejnej strony, wiem, że są tylko dwie strony, no ale jeszcze z kolejnej strony nawet nie chcesz być w związku z tą osobą, nie chcesz żadnych deklaracji składać. Wyglądało to dosyć niejasno, nie było sprecyzowane, na czym tak naprawdę zarówno Yeardley, jak i George stoją. I może nawet trochę chcieli być ze sobą w związku, a później nie do końca, bo Yeardley uważała, że George troszeczkę z tymi swoimi procentami przesadza, przeszkadzało jej to i z całą pewnością, mówiąc przynajmniej niektórym koleżankom, to nie widziała w nim materiału na chłopaka, a jednak i tak nie mogli się bez siebie obejść, wszechświat, czy może sami cały czas powodowali te kontakty i to się tak w kółko kręciło. Wiem, że to wszystko brzmi rodem z jakiejś bestii.pl albo te myśli, coś z serii, och, gdy nie możemy być razem, a jednak ciągle nas do siebie ciągnie, ale faktycznie, to jest taki rodzaj relacji, którą część z Was pewnie nazwałaby toksyczną i faktycznie, akurat w przypadku tej relacji z całą pewnością można ją tak nazwać. Już Wam podaję kilka przykładów. Mianowicie w lutym 2009 roku jeden z kolegów Yeardley odprowadził ją z imprezy do domu, no i po tym wydarzeniu miały miejsce różne plotki o tym, że doszło do jakiegoś pocałunku między nimi, ktoś ich widział, albo to ten sam kolega coś rozpowiadał. Tak naprawdę do dzisiaj nie wiadomo, czy jest to prawda, czy może nie do końca. No ale w końcu te informacje dotarły do George'a, on się zdenerwował. Nie wiadomo, czy chodziło tutaj do końca o Yeardley, czy chodziło o kolegę, no bo przecież nie byli razem, a może on powiedział niektórym znajomym, że są razem i teraz było mu głupio, może jego ego tam siedziało i chlipało smutnie w kącie, no to tak nie wiadomo do końca. No ale George postanowił parę dni później zakraść się do pokoju tego swojego kolegi, gdy ten spał i dał mu w twarz. No tak po prostu, doszło do szarpaniny między panami, niby nic poważnego, ale sam fakt, że ktoś wchodzi do twojego pokoju, kiedy ty śpisz i próbuje jakąś tam sprawiedliwość wymierzać, też za bardzo nie wiadomo za co, no to tak trochę dziwnie i niepokojąco się robi. Ten incydent, tak jak i wiele innych, w roli głównej był George, nie został zgłoszony, no bo po co, bo przecież jemu wszystko wolno. Potem tłumaczył się oczywiście, że no stracił panowanie nad emocjami, każdemu z nas się zdarza, a poza tym to imprezował wcześniej, no i no jego umysł to tak do końca nie myślał dobrze, nie myślał odpowiednio. No i tak wyszło, no co się będziecie biednego George'a tak w sumie to czepiać. I oczywiście złość w stosunku do tego kolegi to jedno, no ale też George postanowił powiedzieć, co myśli o Yeardley, spotkał się z nią, szły epitety różne, później ta rozmowa przeniosła się na maile, na jakieś tam komunikatory, gdzie też, no była awantura, była mocna awantura między nimi, odbijało się to oczywiście na samopoczuciu, na emocjach zarówno Yeardley, jak i pewnie George'a, a przecież niby rzekomo oficjalnie to nawet razem nie byli. No i takie wzajemne pilnowanie się to działało w dwie strony. Mianowicie razu pewnego, też w roku 2009, Yeardley przeczytała SMS-y George'a z jakąś dziewczyną. Jeszcze wtedy nie wiedziała do końca, kto to jest, chociaż się domyślała, o tym też za moment. W każdym razie następnego dnia wpadła do jego mieszkania i znalazła tam George'a w towarzystwie swojej koleżanki, Stephanie Alday. Obie były członkiniami Phi Kappa Sigma. Takie tajne stowarzyszenie, na tyle tajne, że ma swój własny artykuł na Wikipedii. No ale wiecie, bractwa i tym podobne to jest
jest dosyć znane, jeżeli chodzi o ten etap studencki w Stanach Zjednoczonych. W każdym razie Yardley zrobiła ogromną awanturę, także cały blok się trząsł, wszyscy obecni, bo jeszcze tam były jakieś dwie inne dziewczyny, byli w szoku, bo nie wiedzieli, co się dzieje. George w pewnym momencie w ogóle dostał z torebki, no i była z tego bardzo, ale to bardzo niemiła afera. Potem wszystkim w ogóle George poczuł się znieważony i cała konfrontacja przeniosła się na maile, na jakieś tam komunikatory społecznościowe, no ale wszędzie w źródłach jest to nazywane mailami, więc oni może po prostu za pomocą poczty się ze sobą komunikowali. No i parę dni po tym zdarzeniu George napisał wiadomość do Yardley ze słowami: powinienem pozbawić cię wtedy życia. Więc wiecie, no, o ile szły różne epitety, o ile tutaj były deklaracje o treści więcej nie chcę ciebie widzieć na oczy, no to jeszcze spoko. Ale w tym przypadku, w przypadku tego konkretnego maila, Yardley zaczęła się troszeczkę niepokoić o tę znajomość, o te relacje. Jak się okazuje, miała ku temu bardzo duże powody. Postanowiła, że nie chce więcej się z George'em spotykać, nie chce mieć z nim żadnych kontaktów, ograniczyła całkowicie znajomość, a przynajmniej próbowała, na tyle, na ile było to możliwe, no bo cały czas były te spotkania drużynowe, były imprezy, oni chcąc, nie chcąc widzieli się ze sobą, też od czasu do czasu ze sobą rozmawiali. No i 27 lutego 2010 roku miał miejsce pewien incydent. Mianowicie odbywała się impreza, to była taka wielka impreza ogólnie dla graczy lacrosa z różnych uniwersytetów, więc nie tylko ci z Virginii, wersja damska i wersja męska, również były drużyny z innych uniwersytetów. Gdzieś niby znalazłam informację, że to była taka wielka impreza na 120 osób, więc nie oszukujmy się, bardzo, ale to bardzo dużo. I w pewnym momencie imprezowicze mogli usłyszeć krzyk kobiety. W tamtym momencie Michael Burns, gracz z Uniwersytetu Północnej Karoliny, poszedł zobaczyć, co się dzieje i ujrzał George'a trzymającego ręce na szyi Yardley. Oczywiście natychmiast odgonił go, zapytał się, czy z Yardley wszystko jest w porządku. Dziewczyna była w szoku, natomiast tłumaczyła, że no nic się nie stało, to jest mój były, nie ma się czym przejmować, wszystko jest okej. Michael na wszelki wypadek wymienił się z nią numerem telefonu, bo planował to zgłosić. On ogólnie chciał jakoś całą sprawę rozwiązać, zainteresował się sytuacją tej dziewczyny, czyli sytuacją Yardley, chciał to zgłosić, więc mieli parę dni później umówić się na jakieś spotkanie albo wyjaśnić całą sytuację. No i faktycznie dwa dni po imprezie spotkali się, Yardley wyjaśniła, że a wszystko jest w porządku, nie ma sensu tego gdziekolwiek zgłaszać, już i tak ten rok był ostatnim rokiem, właśnie w roku 2010 Yardley miała skończyć studia, wszyscy mieli pójść w swoje strony, miała więcej George'a nie zobaczyć, tak więc nie chciała w żaden sposób nagłaśniać całej sprawy. Po tym spotkaniu Yardley i Michael zaczęli się ze sobą widywać, ale to też były takie spotkania bez żadnych zobowiązań, pomimo tego, że nasza bohaterka cały czas wymieniała maile z George'em i w jednym z tych maili napisała, że teraz spotyka się z kimś innym, to jednak później Michael powie, że oni też oficjalnie w związku nie byli, kilka razy tak wyszło, że no, spotkali się ze sobą, ale nie opisywali siebie jako chłopak i dziewczyna. George ogólnie udawał, że nie pamięta całego zajścia, no ale świadków było trochę więcej, no bo wielka impreza. Dotarłam do informacji, że minimum 17 osób widziało całe zdarzenie, więc George zaczął się po głowie drapać, co on teraz zrobi, żeby nikt tego pod żadnym pozorem nie zgłaszał nigdzie, bo może mieć kłopoty. Tak więc napisał do Yardley list z przeprosinami. To już nie był żaden mail, on wziął długopis w rękę, napisał list, mówiąc, że nie powinien tak się zachowywać, no i przeprasza za to, co się wydarzyło. No przeprosiny, no co tu wiele mówi, co może pójść nie tak? A jednak okazuje się, że może pójść nie tak, ponieważ z tego wszystkiego znów miała miejsce wynikła pewna awantura, bo Yardley pokazała ten list swoim koleżankom, George się o tym dowiedział, no i powstała sprzeczka, bo był zły, że Yardley pokazuje takie prywatne listy i takie rzeczy innym ludziom i w ogóle co oni o nim pomyślą. I żeby było jasne, tutaj mówię o takiej sprzeczce, jakby to była no, konfrontacja dwóch przedszkolaków, jak jeden drugiemu klocki zabrał, ale mamy do czynienia z naprawdę mocnymi zajściami, mocnymi konfliktami, gdzie różne epitety szły, gdzie też dochodziło do przeróżnych emocji i jak sami widzimy po tym zdarzeniu, które Wam przedstawiłam, no to już nawet jakieś takie kwestie fizyczne zaczęły wchodzić w grę. W każdym razie znowu kilka emocjonalnych maili zostało wysłanych przez obie strony. Wtedy też Yardley poinformowała George'a, że ona się zaczyna spotykać z tym Michaelem. Natomiast George udawał, że jego to wcale nie interesuje i
on to teraz spotyka się z tą koleżanką Stefani. Później zarówno Stefani, jak i Michael powiedzą, że nic nie wiedzą na temat domniemanego związku i no, oni kilka razy się ze sobą spotkali, ale bez żadnych zobowiązań i z całą pewnością związkiem tego nazywać się nie powinno. Bądź co bądź, niby każdy poszło w swoją stronę, niby już na podstawie tych maili to są w nowych związkach i zapomnieli o sobie, a jednak i tak jakoś im się udawało zainicjować te spotkania, jakieś maile. Głównie tutaj ze strony George'a to on pisał wiadomości, to on chciał być w tym samym miejscu co Yardley. Też pytał się, czy ona będzie na danej domówce, jeżeli tak, to on też tam chce być, bo chce z nią porozmawiać. Dziewczyna starała się go ignorować, nawet w pewnym momencie podzieliła się swoimi obawami z matką, przedstawiła jej ten list, ten mail, który w ogóle dostała. Sharon namawiała na to, aby jej córka złożyła wniosek o zakaz zbliżania się, natomiast nasza bohaterka bagatelizowała sprawę, nie chciała nic robić, no zostało tak naprawdę parę miesięcy, każdy miał iść w swoją stronę, ona planowała przenieść się do Nowego Jorku, już też pracę udało jej się tam znaleźć, miała jakąś pracę zaklepaną, więc no po co zgłaszać, po co się w to wszystko bawić, takie miała podejście w tamtym momencie. Wcale tutaj łatwym aspektem sprawy nie był też fakt, że George i Yardley mieszkali w tym samym budynku. To był jakiś budynek studencki, studenci tam wynajmowali mieszkania, nie wiem, czy można to wielkim kampusem albo internatem, czy tam domem studenckim nazwać, no może domem studenckim ewentualnie, no ale faktycznie George mieszkał parę pięter niżej, więc chcąc, nie chcąc, no nie mogła przecież dać mu zakazu zbliżania, kiedy on mieszka w tym samym budynku. W każdym razie, moi drodzy, stanie się coś, co całkowicie zmieni plany tych dwojga i jest to powód, dla którego w ogóle ten podcast powstał, tak więc już Wam tłumaczę. Mamy 2 maja 2010 roku. Tego dnia George miał powody do świętowania, ponieważ jego drużyna dostała się do mistrzostw. Była to niedziela, w sensie oni parę dni wcześniej dostali się do tych mistrzostw, ale akurat 2 maja był niedzielą. Tego dnia George spędził czas ze swoimi rodzicami, bo miała miejsce jakaś gra w golfa, rodzice ze swoimi dziećmi. No takie, wiecie, bardzo elitarne wydarzenie. Więc pojawili tam się jego rodzice, George pograł sobie w golfa. A że golf, świeże powietrze, słoneczko świeci, no to trzeba się czegoś napić, prawda? No i to nie była wcale kola. I wcale też to nie była jedna szklaneczka. Yardley w sumie też imprezowała tego dnia. Wieczorem odbyła się taka mała domówka w jej mieszkaniu. Była tam jej współlokatorka, chłopak tej współlokatorki, jacyś znajomi. No i robiło się dosyć ciekawie, no bo też byli wszyscy spragnieni bardzo. W pewnym momencie chyba Yardley troszeczkę przesadziła i zaczęła się gorzej czuć. Grupa znajomych planowała pójść na miasto i dalej kontynuować zabawę. Natomiast Yardley postanowiła zostać w domu, odpocząć, pójść spać. No przecież co złego może się wydarzyć. Tym sposobem wszyscy z mieszkania Yardley i współlokatorki wyszli. Nasza bohaterka została sama w tym mieszkaniu. A około północy student mieszkający pod Yardley usłyszał pewne dźwięki, które nagle ustały. O 2 w nocy współlokatorka Katie wróciła do mieszkania i od razu zauważyła, że drzwi od pokoju Yardley były otwarte. To było dosyć nietypowe, ponieważ zawsze zamykała je na zamek, mieszkały razem, no ale miały swoje pokoje, więc była tutaj opcja prywatności. Katie weszła do pokoju koleżanki i zobaczyła Yardley leżącą na podłodze. Wokół niej było kilka czerwonych plam, widać było pewne obrażenia, które początkowo Katie wzięła za upadek z łóżka. I nawet dzwoniąc pod numer alarmowy powiedziała, że jej koleżanka chyba troszeczkę przesadziła z procentami i spadła z łóżka. Nie ma z nią kontaktu, więc z tego powodu prosi, aby funkcjonariusze przyjechali. Gdy pomoc przybyła na miejsce, okazało się coś, czego nikt kompletnie się nie spodziewał, a mianowicie Yardley już pomóc nie można. Co ciekawe, obrażenia wcale nie pasowały do upadku z łóżka. Od razu zaczęto podejrzewać udział osób trzecich w całym zdarzeniu. Tym bardziej, że po przesłuchaniu i po przeszukaniu okazało się, że z pokoju zniknął laptop Yardley oraz drzwi miały pewne wgniecenia, tak jakby ktoś próbował się przez nie dostać siłą. W każdym razie na samym początku sądzono, że przyczyną zgonu mógł być pewien lek. Dokładnie to Adderall. Jest to nadal lek stosowany na ADHD. I tak osoby dorosłe mogą mieć ADHD, a w przypadku Adderallu to nie
jest on w ogóle dostępny w Polsce. Jest to lek o mocnym działaniu i jest to pochodna pewnej miny. Nie mogę powiedzieć pełnej nazwy, no ale domyślacie się pewnie, o co chodzi. W Polsce stosowane są inne leki, one też są takimi właśnie pochodnymi. Często zanim rozpocznie się w ogóle takie leczenie, to pacjent musi najpierw zrobić EKG serca i parę innych badań, ponieważ w niektórych przypadkach lek może wpłynąć negatywnie, zwłaszcza na serce, na jakąś arytmię. Miały też miejsce zatrzymania akcji serca, to zazwyczaj przy połączeniu tego leku no, z jakimiś tam procentami. No właśnie, bo nie powinno ich się zażywać, znaczy i tego leku, i procentów razem. No i to nie tak, że nie zawsze, bo jest to lek zadaniowy, polegający na tym, że jeżeli jest coś ważnego do zrobienia, jest jakieś przedsięwzięcie, zazwyczaj umysłowe, no to wtedy w ramach pełnego skupienia się i utrzymania tej uwagi osoby mające ADHD korzystają właśnie z takich leków. U Yardley faktycznie zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi był potwierdzony, natomiast są przypadki, gdzie ludzie udają, że mają ADHD, aby właśnie takie medykamenty powyciągać. Bądź co bądź na początku myślano, że to właśnie to jest przyczyna i tutaj leży całe sedno sprawy, ale badania całkowicie te opcje wykluczyły. Okazało się, że przyczyną były urazy głowy i z całą pewnością nie był to upadek z łóżka. Tak więc postanowiono na szybko przysłuchać znajomych, jakichkolwiek świadków, ludzi, którzy mogli coś wiedzieć, widzieć, kto ewentualnie mógłby być sprawcą. No i wszyscy wskazali na George'a. Tak dosłownie palce wyciągnęli i powiedzieli, że to on. George szybko zostaje przesłuchany tak naprawdę tego samego dnia i na samym początku zrzeka się prawa Mirandy. Już Wam mówię, czym jest takie prawo Mirandy. W Polsce to jest po prostu coś w rodzaju, niczego nie powiem bez adwokata. Przynajmniej tak to zinterpretowałam. Jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawić. Prawo Mirandy polega na tym, że jeżeli zeznania mogą być użyte jako dowód w sądzie lub jeśli świadek ma powiedzieć coś, co może obarczyć go winą, tak? Czyli że jeżeli jest pytany o to, co robił danego dnia i wtedy on wyciąga asa z rękawa i mówi nie, prawo Mirandy, no to znaczy, że prawdopodobnie robił coś, czego robić nie powinien. Można w ten sposób nie odpowiadać na pytania. Natomiast George wręcz przeciwnie, on postanowił mówić i zaczął od tego, że był w stanie, no, gdzie trochę nie pamięta, co się działo, no ale z tego, co pamięta, to przyznaje, że koło północy wszedł do mieszkania Yardley i chciał z nią porozmawiać. Jednak rozmowa zeszła na złe tory, stała się w pewnym momencie fizyczna. George wspomni, że Yardley w wyniku tego uderzyła głową o ścianę kilka razy, raz czy dwa, czy dziesięć. Następnie zostawił ją, zabrał laptopa i sobie wyszedł. Spytacie się może, po co tego laptopa zabrał? Ano to z tego powodu, że tam były te wszystkie maile, no i jednak George uznał, że te maile mogą być wykorzystane przeciwko niemu, chciał je usunąć, no i niby jedynie o to mu chodziło. I właściwie w momencie, kiedy George został wzięty na przesłuchanie, to myślał, że to Yardley go zgłosiła i chce odzyskać laptopa, chce może jakąś sprawę mu założyć. Nie miał pojęcia, że Yardley już z nami nie ma, że ona odeszła, że nie żyje. Dopiero gdy funkcjonariusz przesłuchujący go powiedział mu o tym, no to wtedy George zrobił oczy jak sarna na autostradzie i był w całkowitym szoku. Tym sposobem został on zatrzymany i oskarżony. Dodatkowo dołożono mu jeszcze parę zarzutów o to, że wszedł do cudzego mieszkania, no i o to, że zabrał laptopa. W roku 2012 odbył się proces. Głównym pytaniem było to, czy George planował to wszystko, czy to było już wcześniej zaplanowane i czy faktycznie mamy tutaj do czynienia z tak wyrachowaną osobą. Bądź co bądź, w sądzie George został kilka razy przyłapany na tym, że mówi nieprawdę, że troszeczkę jego zeznania mijają się ze stanem rzeczywistym. Jednak bardzo dużym i ważnym dowodem w tej sprawie było nagranie z jego przesłuchania, gdzie widać było szczere zdziwienie w momencie, kiedy dowiedział się o tym, że to wcale nie Yardley zgłosiła całą sytuację i że no, ta sprawa nie dotyczy wcale zebrania laptopa. W każdym razie 30 sierpnia 2012 roku nastąpił wyrok, który brzmiał 23 lata pozbawienia wolności. Potem George odwołał się raz, powołując się na to, że tam musiał zmieniać prawnika, jakieś takie kwestie prawne to były i faktycznie jego odwołanie zostało rozpatrzone, jednak wyrok podtrzymano. Jak się możecie domyślać,
spotkać. George w dalszym ciągu siedzi. Z tego co wiem, udało mu się skończyć studia, został antropologiem. Jednak w Lacrosse to już sobie tak za bardzo nie pogra. W każdym razie, moi drodzy, mamy do czynienia z historią pewnej relacji, z historią pewnego, no, tak trochę związku, chociaż oficjalnie tego związkiem nie nazywamy i chyba nie wiem, czy można to nazwać, czy nie można. W każdym razie mamy do czynienia z toksyczną relacją, ze wszystkimi znakami ostrzegawczymi, które zostały zbagatelizowane. Jest to relacja, jest to sytuacja, w której myślę, że niektórzy z nas mogliby się znaleźć. To nie jest tak, że jest dany typ osoby, która wchodzi w takie relacje. Czasami zaczyna się bardzo spokojnie i nikt nie podejrzewa tego, co się dzieje, co się może zaraz wydarzyć. I przyznam szczerze, że długo myślałam o tej sprawie, kiedy zrobiłam notatki, kiedy później już skończyłam robić te notatki, ta sprawa cały czas była w mojej głowie. Bo jednak sporo osób mogłoby znaleźć w swoim otoczeniu taką jerdlej, albo może sami jesteście takimi osobami. Jak się okazuje, nie możemy być nigdy pewni co do tego, co w stanie jest zrobić ta druga osoba. Myślę, że akurat w przypadku tej historii to nawet sam George nie wiedział i nie miał świadomości tego, do czego może się posunąć. Więc tym bardziej myślę, że jest to sprawa, która budzi pewne refleksje i fajnie byłoby się zastanowić nad ludźmi z naszego otoczenia albo nawet nad nami samymi, bo często przez te tak zwane różowe okulary nie widzi się niektórych aspektów sprawy, niektórych aspektów relacji i niektórych aspektów tej drugiej osoby, która wcale nie jest ideałem, a ma swoje wady i czasami te wady mogą okazać się przytłaczające. W każdym razie matka i siostra Yeardley założyły fundację o nazwie One Love, Love, czyli nazwisko rodzinne. Jest to fundacja, która ma na celu edukację na temat nieodpowiednich związków, jak znajdować sygnały, które mogą o tym świadczyć, jak sobie radzić w takich sytuacjach. Myślę, że jest to chyba jedyny pozytywny aspekt tej całej sprawy. Bądź co bądź, moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą historię. Jeżeli ktoś słyszał o niej wcześniej i zna jakieś dodatkowe fakty, informacje, do których mi nie udało się dotrzeć, to oczywiście byłabym wdzięczna za podzielenie się nimi w komentarzu. A teraz póki co zachęcam Was do dołączenia do naszej małej zabawy, czyli osoby, które piszą, które dotarły do końca, mianowicie do tego momentu, piszą w komentarzu Love w ramach upamiętnienia naszej głównej bohaterki. Standardowo zachęcam Was do dołączenia do grupy na Facebooku, link znajduje się w opisie, a jeżeli chcecie, to zapraszam też na Instagrama, no i do usłyszenia.